dzień dobry, a może dobry wieczór. Ja jestem Szobu, a to kolejny materiał w moim wykonaniu. Przed wami coś, co miało być już bardzo dawno temu, ale jakoś tak zwlekałem z tym nagrywaniem. No ale z racji, że trochę już mam tego czasu wolnego, trochę się go znalazło, to pomyślałem, że najwyższy czas już to nagrać. I przed wami kolejne Q&A. Ostatnio nagrywałem, nie pamiętam jak dawno temu, no ale było to bardzo dawno, no więc zobaczymy jak to wyjdzie. Z racji, że pytań jest bardzo dużo, to nie będę przedłużał, tylko zaczynajmy. Pytanie od Alcika. Twoja waifu i dlaczego właśnie ona? Na to pytanie już odpowiadałem, jest to Makoto z Persony 5. Było mi dość ciężko wybrać swoją jedną waifu, bo tych postaci żeńskich poznałem bardzo dużo w anime czy w mangach, ale kiedy grałem w Persona 5 uznałem, że... tak sobie przypomniałem Persona 5, uznałem, że to właśnie Makoto będzie to waifu. Dlaczego właśnie ona? Ponieważ odpowiada mi jej podejście do życia, jej ambicje, twardy charakter, jej przydatność w walce. Dlatego uznałem, że jest to dobry wybór. Okej, tyle. Kolejne pytania od Vulcan Visions. Pytanie pierwsze. Czy czujesz, że z wiekiem tracisz zainteresowanie jakimiś tytułami? Czy myślisz, że kiedyś z nich wyrośniesz na tyle, że nie będą ci się podobać? To jest bardzo fajne, ciekawe pytanie. Myślę, że może nie chodzi tutaj o tracenie zainteresowania, ale bardziej zmiany podejścia. Ja się opię na tym, że nawet gry, które kiedyś przeszedłem i bardzo mi się podobały, to teraz oceniam tak bardziej krytycznie. Więc pierwsze pytanie w pytaniu pierwszym. No nie czujesz, że z wiekiem tracę zainteresowanie. Mówię, moje podejście się zmienia po prostu. Czy myślisz, że kiedyś z nich wyrośniesz na tyle, że nie będą ci się podobać? To jest... trudne do stwierdzenia, trudne do przewidzenia. Być może. Nie wykluczam. Dobra. Pytanie drugie. Wielu ludzi, którzy nie oglądają anime i nie czytają mangi, złapałoby się za głowę, jakie tam są dziwactwa. Czy ty, mimo że znasz temat lepiej, masz momenty, gdzie myślisz, co ci Japończycy mają w głowach? Oj tak. Szczególnie przy Gintamie. Gintama jest to takie połączenie parodii wielu tytułów. Jest to taka komedia, która się przeplata z momentami poważniejszymi. I jest tam pełno nawiązań do innych tytułów. Ja bardzo od siebie polecam, ale właśnie kiedy Gintama oglądałem i kiedy wydawało mi się, że już dalej granica nie może być przesunięta, nic mnie więcej nie zaskoczy, no twórca Gintamy pokazał, że jednak jest to możliwe. Więc tak, łapię się często za głowę, myśląc, co ci Japończycy mają w głowach. No i nie tylko na Gintamie to widzę, nie tylko po Gintamie to widzę, ale też przy innych takich tytułach komediowych, które mają rydzibanie. No, pytanie trzecie. Co twoi bliscy, rodzina, znajomi i tak dalej myślą o twoich zainteresowaniach mangą i anime? No, akceptują to, tak po prostu. Nawet znajomi biorą udział w niektórych nagraniach, więc jest okej. Nie narzekam. Pytanie czwarte. Czy chciałbyś kiedyś prowadzić swój kanał na YouTubie jako główne źródło utrzymania? Myślę, że nie. To jest takie lekkie hobby, które lubię. No więc myślę, że nie byłoby takiego momentu, gdzie bym chciał mieć YouTube'a jako swoje główne źródło utrzymania. Dobra, tyle na temat pytań od Vulcan Visions. Pytanie od Horizon 53. Masz jakieś zainteresowania oprócz anime, mangi i tym podobne? No jasne, książki, muzyka, tego typu sprawy, popkultura ogólnie. Także coś tam się znajdzie. Pytanie drugie. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Jeśli takiej nie masz, to styl muzyczny albo gatunek. Oj, tych gatunków jest bardzo dużo, bardzo dużo gatunków lubię, ale jeśli miałbym wybrać takie, które nie lubię, jest mi o wiele łatwiej. Jest to na pewno disco polo. Zdecydowanie. No i chyba techno. Okej. Tyle. Pytanie od twój poczciwy senpai. Czytałeś, a może oglądałeś kiedyś Sankerea? Jeśli nie, to mogę zachęcić, że manga godna polecenia, szczególnie ze względu na wątek miłosny, jak i losy bohaterów.
wszystkie pytania na temat, czy coś oglądałem, czy coś czytałem, to myślę, że nie ma sensu ich zadawać pod tym, z tego względu, że wszystko jest na moim malu. Wszystko jest tam wypisane, aktualizuję go w miarę na bieżąco, także jeśli nie wiecie, czy coś oglądałem, no to możecie tam sprawdzić. Okej, kolejne pytania od Nicholas Brown. Pytanie pierwsze. Bazując na tym, jakie anime wychodzą w ciągu ostatnich sezonów, to czy uważasz, że droga rozwoju anime idzie w dobrym kierunku? To jest tak naprawdę ciężkie do stwierdzenia, z tego względu, że jasne, są sezony, które są biedniejsze, przynajmniej dla mnie, bo ciężko mi wybrać cokolwiek z nich, jakby mało serii mnie interesuje, ale są też sezony, które są naprawdę obfite, wiele fajnych tytułów i czasami są to głównie kontynuacje, ale są to kontynuacje serii, które lubię, a czasami jest różnie, więc ciężko jest ocenić, czy anime idzie w dobrym czy złym kierunku, no bo kiedyś też wychodziły słabsze serie, także no jest jak jest. Pytanie drugie. Czy aktualnie wychodzące serie zadowalają Ciebie? Myślę, że tak. Czy w tych czasach wychodzi więcej fajnych anime niż w momencie, w którym zacząłeś regularnie oglądać serie sezon na sezon? Tak pół na pół bym powiedział, bo kiedyś też było dużo fajnych tytułów, które mnie interesowały, no i teraz też tak jest. Także nie. Myślę, że jest tak samo, znaczy no, oceniłbym to, że jest podobnie jak kiedyś. Pytanie trzecie. Jak twoi znajomi patrzą na twoje zainteresowanie mangą i anime? No już na to odpowiadałem. Akceptują to, no i też sami się dołączają do tworzenia filmów. Pytanie czwarte. Dlaczego zdecydowałeś się czytać Atak Tytanów w internecie, skoro kupujesz wersję tomikową? Czytałem wersję online, zanim kupowałem wersję tomikową. No a teraz prawdopodobnie przerwę zbieranie Tytanów. Zakończę swoje zbieranie tej serii i się przerzucę znowu na czytanie w internecie. Dobra, pytanie piąte. Czy jesteś dumny ze swojej mangowej kolekcji i czy może żałujesz, że zacząłeś zbierać jakąś serię? Myślę, że na tym etapie mogę powiedzieć, że tak, jestem dumny ze swojej kolekcji. No i myślę, że znalazłoby się kilka serii, które żałuję, że zacząłem zbierać. Pytanie szóste. Jaką serią anime manga spróbowałbyś zachęcić całkowicie zieloną osobę w temacie anime i manga do zaczęcia swojej przygody? Myślę, że od Death Note'a. To jest chyba najprostsze. Oczywiście jeszcze może być Naruto, ale Death Note jest krótszy. No i też jego konstrukcja, jakby trzymanie w napięciu, cała ta intryga. Myślę, że mogą skutecznie zachęcić osobę do zaczęcia swojej przygody z anime czy mangą. Pytanie siódme. Jak odniesiesz się do mitu, że każdy fan anime, mangi i popkultury japońskiej jest na swój sposób dziwny, odstaje od innych, w pozytywnym sensie? Powiem tak, ogólnie. Każdy z nas jest dziwny, odstaje od innych w pewien sposób, w mniejszym lub większym stopniu, więc mam nadzieję, że uznasz to za odpowiedź satysfakcjonującą na to pytanie. Dobra, pytanie ósme. Gdyby nie manga i anime, to jakiemu innemu hobby chciałbyś się oddać? Może taniec? Kiedyś tańczyłem, więc być może to temu bym się oddał? Nauczyłbym się innego tańca? Rozwijałbym jakby swoje umiejętności tego tańca, którego się uczyłem? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Pytanie dziewiąte. Śmierć, której postaci najbardziej cię bolała, wzruszyła? Tutaj, żeby nie spoilerować, to myślę, że odpowiem na to pytanie w opisie filmiku. Albo w jakimś komentarzu pod filmikiem. No, bo nie chcę tutaj, żeby ktoś miał przeze mnie zepsutą frajdę. Przez to, że powiedziałem, no, która śmierć mnie zabolała. Okej, tyle na te pytania. Dwa pytania od Monika Ja. Pytanie pierwsze. Czemu jeszcze nie masz Silver Spoona? Szczerze to wahałem się nad tym, czy tę serię zbierać. Obejrzałem sobie pierwszy sezon i bardzo mi się podobał. Więc może niewykluczone, że jeszcze Silver Spoon zabita na mojej półce, ale chyba dobrym wyjściem będzie poczekanie na to, aż wyjdą wszystkie tomy. Także nie wykluczam, może Silver Spoon się pojawi w mojej kolekcji.
Pytanie drugie. Czy często zapominasz, co było w poprzednim tomie mangi, której nowy tomik właśnie zakupiłeś? Oj, zdarza się często. Szczególnie jeżeli są pewne poślizgi, a jeżeli manga miała wyjść załóżmy w czerwcu, a wychodzi w sierpniu. Takie problemy mam na przykład przy Sadze Winlandzkiej czy przy Chłopakach z XX wieku. Te mangi wychodzą rzadko, te tomy tych mang wychodzą rzadko, więc ciężko mi czasami sobie przypomnieć, co się wcześniej zdarzyło. Dlatego no, na to pytanie, czy często zapominam, co było w poprzednim tomie mangi, no to tak, często zapominam, co było, no dość często. Pytanie od Jakuba Grzybowskiego. Pytanie pierwsze. Co sądzisz o serii Saiko Kusou? Jakie jest twoje najbardziej nostalgiczne anime? Seria Saiki Kusou jest fajna, naprawdę. Bardzo mi się podobała. Co prawda nie obejrzałem wszystkich odcinków, ale no, jest to dość specyficzne anime i pokazuje, co Japończycy mają w głowach. Także jest ok, mógłbym polecić. Jest to chyba seria trochę mniej znana, tak mi się wydaje przynajmniej, no ale myślę, że godna polecenia. Jakie jest twoje najbardziej nostalgiczne anime? Chyba Samurai Champloo. Tak mi się wydaje, że to właśnie ta seria, ten tytuł. I pytanie ostatnie, co sądzisz o anime Ballroom e Yokoso? Pamiętam, jak ludzie się śmiali z tego, że szyje bohaterów podczas tańca są wydłużone, ale generalnie sama muzyka, choreografia tańców, relacje między postaciami bardzo mi się podobały i myślę, że mógłbym polecić, mimo że ponoć anime jest biedniejszą wersją mangi, ponoć pewne motywy są zmienione, pewne momenty. Myślę, że gdyby manga wyszła w Polsce, to bym nawet zakupił. A anime myślę, że jest godne polecenia, szczególnie, że jest bardzo fajnie wykonane pod kątem technicznym, no i fabularnie też potrafi wciągnąć i się spodobać. Dobra, pytanie od Kowala. Top 3 twoich ulubionych mang i mangi, które chcesz, by wydano w Polsce. No, był już filmik na ten temat i od tamtego czasu niewiele się zmieniło, więc zachęcam, abyś sobie go obejrzał. Pytanie od Szymona Mazura. Jakie jest twoje ulubione anime, opening, ending? Oj, co do ulubionych anime, no to będzie ciężko. Może podam jedno, ale nie znaczy to, że jest najbardziej ulubione, tylko że jest naprawdę w czołówce bardzo... Znaczy, w czołówce anime, które bardzo lubię. Steins Gate. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Samurai Champloo, Hunter x Hunter 2011. No, myślę, że na tym sobie skończę moją wyliczankę. Jeśli chodzi o opening, no też trochę tych openingów jest, ale żeby nie być monotematycznym, Higurashi Nonaku Koroni. To jest mój ulubiony opening. No, jeden z ulubionych. Ulubiony ending. Trochę ciężko mi je wybrać, pomimo tego, że bardzo często je przewijam, z tego względu, że dla mnie bardzo często openingi są lepsze niż endingi. No, ale tutaj sobie pomyślałem, że wybiorę piąty ending Fullmetal Alchemist. Teraz 6 pytań od Kacpera Janowskiego. Pytanie pierwsze. Ile masz lat? No, w tym roku skończę 26. Mam póki co 25. Pytanie drugie. Od kiedy zacząłeś z YouTube'em? To był rok bodajże 2012. Pytanie trzecie to już było. Ulubione anime. No to przykładowo Steins Gate, Hunter x Hunter, Samurai Champloo. Pytanie czwarte. Dlaczego zacząłeś nagrywać filmy o tej tematyce? Czy ktoś cię zainspirował? Generalnie powiem tak. Zacząłem tworzyć sobie mój kanał od Let's Playów, ale nie przyjmowały się zbyt dobrze. Potem wyszedł Doubt, kupiłem pierwszy tom. Nagrałem recenzję, no i okazało się, że dotarła do dość sporej ilości ludzi, więc uznałem, że chyba pójdę w tę tematykę, zacząłem nagrywać kolejne filmy, no i tak jakoś poszło. Pytanie piąte. Kiedy zacząłeś oglądać anime? Oj, będzie z tym bardzo, bardzo ciężko. To był rok może 2008-2007. Pytanie szóste. Jaka była twoja pierwsza manga? No zależy, czy zbierana, czy jaką przeczytałem. Jeśli chodzi o zbieraną, to Dragon Ball. Chociaż miałem jeszcze tomy Bleacha, One Piece'a na początek. A pierwszą mangą, jaką czytałem, to było chyba Naruto. Pytania od Zawrotnej Cebuli. Pytanie pierwsze. Czy studiujesz na Kulu? Studiowałem, już nie studiuję, obroniłem magisterkę. No i jestem dumnym absolwentem Kulu. Pytanie drugie. Jeśli tak, to co? Jeśli nie tam, to też co? Bo w sumie wyglądasz na studenta. Studiowałem filologię angielską
i było bardzo fajnie, bardzo dobrze ten czas wspominam i myślę, że jeśli chodzi o moje studiowanie, to te czasy będę wspominał najlepiej. Pytanie trzecie. Czy zamierzasz zmienić trochę formę nagrywania filmów? Na przykład więcej montażu, dalsze ujęcia. Na pewnym etapie, jeszcze nie teraz, ale pojawi się nowa formuła filmów. Jeszcze nie chcę zdradzać, co to dokładnie będzie, mam już pewne plany, no ale jeszcze chwilę musicie poczekać. Nie będzie z tym łatwo, ale mam nadzieję, że jeśli już się za to zabiorę, to mój wysiłek się opłaci. Bo planuję, żeby moje filmy były bardziej merytoryczne. No zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Pytanie czwarte. Dlaczego jak Cię widzę w MPK-u, to musisz z kimś rozmawiać? Wow. Tak jeździsz tym autobusem i nie jesteś świadomy tego, że ktoś Cię obserwuje i ktoś, kto ogląda Twoje filmy. Jeżeli mnie zauważysz jeszcze kiedyś, no to nie wahaj się i podejdź, no bo jestem chyba całkiem fajnym, powiedzmy, sympatycznym facetem. No, dobra. Kolejne pytania od Dark Ninja i to będą już ostatnie pytania. Pytanie pierwsze. Czy masz rodzeństwo? Nie, jestem jedynakiem. Pytanie drugie. Czy sądzisz, że z wiekiem tracisz zainteresowanie mangą i anime? To jest pytanie bardzo podobne do tego na początku. Myślę, że może nie tracę zainteresowania, co bardziej zmieniam swoje podejście. Pytanie trzecie. Jak twoi znajomi i rodzina reagują na to, że nagrywasz na YouTubie o tematyce mangi i anime? Akceptują to, no i wspierają mnie też w tym, co robię. Pytanie czwarte. Czy była jakaś manga lub anime, przy którym płakałeś? Na przykład scena czyjejś śmierci. Były takie tytuły, na przykład Angel Beats, Anohana, no i końcówka arku z mrówkami Hunter x Hunter 2011. Ale tutaj bez spoilerowania, sobie sami zobaczycie. A jeżeli nie zobaczycie, no to jeżeli znacie te tytuły, to myślę, że wiecie, co mam na myśli. Okej, pytanie piąte. Czy masz inne zainteresowania poza mangą i anime? To też już było. Książki, muzyka. Pytanie kolejne. Czy według Ciebie jest szansa na wydanie Gintamy i Shaman King w Polsce? Na wydanie Gintamy bardzo, bardzo niska. JPF raczej tego nie wyda, a jeśli tego JPF nie wyda, to chyba nikt się za to nie weźmie. Tak mi się wydaje. Niestety, Gintama jest bardzo specyficzna i z tego, co się dowiedziałem, no to tłumaczenie jej byłoby bardzo ciężkie. Wiem, że niektóre kraje to robią, ale byłoby ciężkie z tego względu, że tam są bardzo solidne nawiązania do kultury. Żarty się bardzo mocno na tym opierają, więc przykład byłby o tyle ciężki, że trzeba byłoby to wszystko oddać jak najlepiej, więc byłoby z tym bardzo ciężko. A jeśli chodzi o Shaman Kinga, to szanse są na pewno większe i może się kiedyś doczekamy. Kto wie? Pytanie kolejne. Jaki diabelski owoc z One Piece'a jest twoim ulubionym? To jest dobre pytanie. Nad tym trochę nie myślałem, bo jest wiele fajnych owoców. Może owoc... No właśnie owoc Luffy'ego? Możliwe, że owoc Luffy'ego. Czy według ciebie studio JC Staff sprosta oczekiwaniom odnośnie One Punch Man'a 2? To już jest trochę przedawnione pytanie z tego względu, że anime wyszło, ten sezon już się zakończył. Obejrzałem go tak mniej więcej do połowy. No i niestety, ale nie sprostało JC Staff zadaniu. Mimo, że bardzo przyjemnie mi się ten sezon ogląda, to jednak trzeba przyznać, że Madhouse zrobił to po prostu lepiej. No tak to bywa. Liczyłem, że JC Staff sobie poradzi o wiele lepiej, no ale no, jest jak jest. Trudno. Nie jest to tragedia, bo widziałem gorsze anime, no ale mogło być dużo lepiej. Twoja ulubiona manga, która nie jest wydana w Polsce? Podam tak. Sunken Rock od Boichiego. Twój ulubiony shonen i dlaczego jest nim One Piece? No, trochę różnie z tymi shonenami bywa. One Piece na pewno, ale też Hunter x Hunter. Dragon Ball. Też bardzo lubię. Mimo, że seria Super no zdecydowanie nie jest tym, czego bym sobie marzył jako fan Dragon Balla, no ale tak to już jest. Top 3 twoich ulubionych gier. Bloodborne. Zdecydowanie. Na drugim miejscu Persona 5, a na trzecim może God of War, ewentualnie Wiedźmin 3. No ale byłoby mi ciężko wybrać. Pytanie kolejne. Czy grałeś w którąś grę z serii Pokémon? Oj, grałem bardzo dawno. Grałem w Red i Blue, grałem w Pokémon Silver. Oj, trochę tego było. Pytanie przedostatnie. Ulubiony zespół?
Oj, z tym będzie ciężko, bo bardzo dużo zespołów lubię. Rise Against, to tam jeszcze Linkin Park, to na pewno. No i pytanie ostatnie, czy subskrybujesz Klucucha? Nie, nie ma mojego suba. Okej, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że odpowiedzi na pytania Was usatysfakcjonowały. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę mile widziana. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie pod tym filmikiem. Będą one wykorzystane w kolejnym Q&A, które się pojawi za bliżej nieokreślony czas. No a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!